Dzień dobry, Kamil Dziubka, zapraszam na Onet Opinie, a naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Człowiek wielu profesji, doktor nauk humanistycznych, wykładowca, akademicki, pisarz, o czym dzisiaj także porozmawiamy, ale przede wszystkim przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, która kilka dni temu dogadała się z Prawem i Sprawiedliwością i ramię w ramię z partią rządzącą zagłosowała za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, wywołując wściekłość przede wszystkim w szeregach Koalicji Obywatelskiej, czyli największego ugrupowania opozycyjnego. No i pytanie, czy wyborcy Lewicy to docenią, bo mamy najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych przeprowadzony przez Ibris dla Onetu i chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Prawo i Sprawiedliwość 35%, wzrostu 2 punkty. Polska 2050 Szymona Hołowni prawie 20%, wzrostu o prawie 3 punkty procentowe. Koalicja Obywatelska 14,7, spadek o 1,5 punktu procentowego. Lewica 9,1 bez zmian. Czy tego się pan spodziewał? Spodziewałem się tego, że Lewica w parlamencie będzie podejmowała decyzje, za które nie będzie się musiała wstydzić. I taką dzisiaj linię prezentuje Lewica. Pieniądze z Funduszu Odbudowy to środki finansowe, które będziemy wydawali w Polsce przez 7 lat. 7 długich lat, które pozwolą wyjść z kryzysu popandemicznego, które spowodują kolejny krok w rozwoju gospodarki. Można powiedzieć krok cywilizacyjny, bo to są naprawdę olbrzymie pieniądze. I tak ta gra o tą decyzję się rozgrywała. Czy pomagamy Polsce się szybko rozwijać, Polakom, którzy stracili na pandemii, wyjść z tego kryzysu, czy robić politykę przy zielonym stoliku, żeby się z kimś na siłę pokłócić. Więc Lewica szła swoją drogą, a sondaż, ja patrzę na te sondaże bardzo spokojnie, bo wiem, że przez 4 lata to jest powolna, spokojna droga. Lewica cały czas ma swoje 10%. Maszerujemy swoją drogą, nie patrząc na to, że nas inni krytykują. A jakie będą ostateczne sondaże, pokażą wybory w 2023 roku. No właśnie, ale czy wy jesteście przekonani, że wyborcy docenią ten krok, którego dokonaliście kilka dni temu? Czy badaliście te sprawy, czy zamówiliście jakieś badania i jesteście przekonani, że rzeczywiście takie było oczekiwanie waszych wyborców? Sam pan mówi o tych 10%. Największe oczekiwanie było takie, żeby w polityce nie czynić głupot, a głupotą byłoby nie wesprzeć ratyfikacji pieniędzy z Unii Europejskiej, bo w poprzednich takich wydarzeniach, które miały miejsce w roku 2008 albo 2014, Lewica zawsze głosowała za ratyfikacją, nigdy nie wstrzymywała się, nigdy nie chodziła bokami, zawsze mówiła, że Unia Europejska to jest nasza rodzina, jesteśmy najbardziej proeuropejską partią, więc nie wypadało iść po prostu inną drogą. A każda inna droga w Polsce, dla tych, którzy jeszcze 3, 4, 6 miesięcy temu mówili tak dla pieniędzy z Unii Europejskiej, no to była droga pokrętna. Więc nasi wyborcy oczekiwali rozsądku. Rozsądek to było głosowanie za. Zagłosowaliśmy za, a przy okazji udało się doprowadzić do tego, że załatwiliśmy 75 tysięcy mieszkań, 4 miliardy na szpitale i na ich odnowę, na różnego rodzaju narzędzia, które są tam niezbędne. Miliard ponad złotych na odbudowę po pandemii przedsiębiorstw, firm, które straciły olbrzymie pieniądze albo tak naprawdę swoje życiowe osiągnięcia, bo to były czasami bardzo małe firmy. I 30% dla samorządów, więc czy jest został osiągnięty nasz cel? Rozsądku i normalności, tak? Nie pogubienia się w takim kluczowym głosowaniu również. No jeszcze zobaczymy, jak Komisja Europejska spojrzy na Krajowy Plan Odbudowy, który został wysłany do Brukseli właśnie po tych negocjacjach rządu z Lewicą. Ale zostawmy to, bo chciałem jeszcze spytać o atmosferę w klubie Lewicy po tym głosowaniu. Podobno wicemarszałek Senatu z ramienia Lewicy, Gabriela Morawska-Stanecka, pokłóciła się z Włodzimierzem Czarzastym. Morawska-Stanecka była krytycznie nastawiona do tego dealu Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością i podobno Czarzasty w rozmowie telefonicznej zrugał panią wicemarszałek i wręcz żądał od niej, by przestała chodzić do mediów. Czy to prawda? Nie, to że politycy używają w stosunku do siebie ostrego języka, to używali i będą używali. To po pierwsze. I to nie jest nic nowego. Ja nie uczestniczyłem w tej rozmowie, więc nie będę oceniał, kto jakiego języka. Ale jak rozumiem, ta sprawa stanęła na klubie Lewicy? Nie, nie stanęła. Czy na prezydium klubu? Rozmawialiśmy na prezydium klubu. Będzie spotkanie wspólne pana marszałka Czarzastego, pani marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, bo tak się sprawy zewnętrzne załatwia. A że ludzie mają czasami różne zdanie w stosunku do polityki, którą się prowadzi w jednej formacji, to najważniejsze, żeby ta formacja udowodniła, że cel jest wspólny. To jest odsunięcie PiS-u od władzy, to jest przejęcie władzy, to jest dobre rządzenie Polską. Przecież można się różnić. Cóż to takiego nienormalnego w tym? Ja jestem w polityce 20 lat i wielokrotnie się z politykami, polityczkami Lewicy spierałem o wizję tego, jaką drogą powinniśmy kroczyć.
Więc nic to nie jest dla mnie nowego. Dobrze, jaka jest sytuacja w klubie Andrzeja Rozenka, który otwarcie zagłosował inaczej niż cały klub Lewicy, wstrzymał się od głosu? Czy on ma jakieś plany odejścia od państwa, informował was o tym? W klubie Lewicy nie było dyscypliny, bo klub Lewicy to jest klub otwartego myślenia. Nikt nikogo nie kara za to, że się inaczej głosuje, jeżeli nie ma wprowadzonych jasnych standardów tego głosowania. No Andrzej Rozenek mówi, że ta cała sprawa to była pułapka. On tak 46 osób z klubu Lewicy zagłosowało za. Jedna osoba się wstrzymała i to jest, pokazuje, jakie było jasne, czytelne stanowisko klubu Lewicy w stosunku do takich rozstrzygnięć jak fundusz i pieniądze, które przyszły do Polski, które mają być tutaj kolportowane po samorządach, gminach, powiatach, województwach. I to jest dla mnie najważniejsze, więc Andrzej Rozenek ma swoje miejsce w klubie, zajmuje się sprawami obronności i dalej się będzie tym zajmował. Panie przewodniczący, a czy pan wyklucza współpracę z PiS-em w kolejnych tego typu sprawach, w kolejnych istotnych, wbrew większości pozostałych klubów opozycyjnych? I Platforma Obywatelska, i PSL, i Lewica wielokrotnie z PiS-em wspólnie głosowały i to były głosowania, które w przyszłości się będą powtarzały. No wyobrażam sobie, że będziemy głosowali na przykład podwyższenie rent i emerytur. Lewica oczywiście będzie głosowała za podwyższenie płacy minimalnej. Ja wyobrażam sobie, że Lewica na pewno będzie głosowała za. Czy Platforma zagłosuje za? Nie wiem. Będzie głosowanie w sprawie obniżenia podatków. No to Lewica zagłosuje za. Czy Platforma Liberalna zagłosuje za? Nie wiem. Lewica w 2019 roku miała program bardzo społeczny, otwarty, bliski ludziom, taki, który pokazywał i tą nogę taką socjalną i tą nogę taką prawno-człowieczą. Więc na pewno będziemy szli tą samą drogą. Jesteśmy na opozycji, żadnych dłuższych sojuszy nikt z PiS-em nie planuje, ale w sprawie fundamentalnej pieniędzy na 7 lat i olbrzymiego skoku rozwojowego Polski byliśmy na tak. No dobrze, jak pan reaguje na takie sugestie, że jeszcze do tego porozumienia PiS-u z Lewicą jest, czy istnieje taki tajny protokół, w którym zawarto umowę dotyczącą innych rzeczy, które mają zostać dla Lewicy załatwione? No mówi się na przykład o tym, czy spekuluje się na temat ustawy dezubekizacyjnej, która odbierała dodatki czy emerytury funkcjonariuszom, którzy pracowali w służbach przed 89 rokiem. Żadnych tajnych protokołów do żadnych porozumień nie było. Wszystko było w świetle kamer po to, żeby właśnie... No w świetle kamer to nie było, panie przewodniczący. Że było wiadomo, państwo się że zamknęli się z panem premierem Morawieckim i za zamkniętymi drzwiami nie rozmawialiście. O krajowym planie odbudowy, o czym mówił premier i mówiła Lewica. Nie ma żadnych tajnych załączników ani niczego, co by mogło o tym świadczyć. Więc jak pyta mnie pan, jak na to reaguje, zabijam to śmiechem. Bo dla nas równie ważne jest to, czy będą pieniądze z Unii Europejskiej, czy będą szanowane prawa kobiet. Równie ważne jest to, żebyśmy byli proeuropejską dalej formacją i żeby walczyć o prawa nabyte funkcjonariuszy, którzy niesłusznie odebrano renty czy emerytury. Więc nasz horyzont myślenia się w tej sprawie nie zmienia. Ale na przykład, czy ja wierzę, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce, który jest w sposób nielegalny funkcjonuje, jest w stanie odwrócić przepisy, które PiS przyjął w parlamencie? Nie wierzę w to. Dopiero jak władza się zmieni, przyjdzie nowa rządząca formuła, koalicja, to wtedy to można uzgodnić i Lewica zawsze... Panie przewodniczący, ale pan wie, jak funkcjonuje Trybunał. Trybunał działa teraz na polityczne zamówienie PiS-u, więc teoretycznie można by było z Prawem i Sprawiedliwością coś w ten sposób wynegocjować. A wiadomo, że decyzje ale podejmowane przez Trybunał, jaki by on nie był, wiążą się ze skutkami konkretnymi. Ale Lewica nie negocjowała żadnych przy zielonym stoliku układów, bo nie sprzedaje się praworządności i demokracji za jedną grupę społeczną, bardzo ważną. Ja podkreślam, Lewica będzie w przyszłym rozdaniu rządowym walczyła o to, żeby przywrócić wszystkie prawa nabyte funkcjonariuszom policji czy innym osobom, które zostały niesłusznie odebrane. Na pewno będziemy walczyli o ustawę, która ma depenalizować karanie za aborcję czy o przerywanie ciąży do 12 tygodnia. Będziemy stali mocno po stronie światopoglądu i rozdziału państwa od kościoła, ale z PiS-em rozmawialiśmy o krajowym planie odbudowy, o 700 miliardach razem z pieniędzmi z budżetu przyszłego, o pieniędzmi, które będą dotyczyły każdego portfela, u każdej mamy, każdego taty, u każdego dziecka. To są pieniądze dla nas wszystkich, więc naprawdę proszę, żebyśmy nie mieszali tych dwóch różnych od siebie zbiorów. Chciałem spytać, czy pan wie, kto to powiedział? Mam tu taki cytat z 2015 roku. Wolę rządy PiS w sprawie gospodarki i ich program naprawy państwa niż to, co robi liberalna PO, uważając, że koszty państwa mają ponosić najbiedniejsi, a najbogatsi mają się bogacić. Kto to powiedział? Krzysztof Gawkowski, jak sobie dobrze przypominam. I to nadal jest aktualne?
Znaczy, aktualne jest to przy Funduszu Odbudowy. No, okazało się, że jeżeli chodzi o sprowadzenie do Polski pieniędzy, to Lewica i PiS zagłosowały za pieniędzmi dla Polski, a Platforma się wstrzymała. No więc gdybyśmy szukali takich konkretnych głosowań, to to było takim przykładem. Ale w wielu głosowaniach Platforma zachowuje się bardzo prospołecznie, tyle że nie zawsze tam zwycięża rozsądek, bo czasami zwycięża polityka. To chciałem jeszcze zapytać, bo być może pan zweryfikował pogląd w innej sprawie. Tu też cytat z tego samego programu, to był internetowy program Jacka Pusinowskiego, tu jest Polska, 2015 rok. Mówi Krzysztof Gawkowski: nie boję się PiSu, boję się tylko Antoniego Macierewicza. Nigdy nie bałem się współpracy z PiS, szczególnie, że doceniam gest Jarosława Kaczyńskiego, który wskazał na premiera Beatę Szydło. To jest punkt styczny, który może połączyć nasze myślenie o gospodarce. Ale w gospodarce jest inaczej niż w całym. Ale czy nadal nie boi się pan współpracy z PiS? Ale właśnie chciałbym powiedzieć, panie dyrektorze, że to nie sądziłem i nie spodziewałem się, że PiS będzie demolował polski wymiar sprawiedliwości i ustrój państwa, że doprowadzi do tego, że upolityczni wymiar, że Trybunał Konstytucyjny, że będzie chciał na siłę politycznego rzecznika praw obywatelskich wybrać, że telewizji publicznej będzie siało nienawiścią. Tego wszystkiego nie spodziewałem się i dzisiaj w tych sprawach jestem antypisem, ale w sprawach gospodarczych uważam, że ważne jest, żeby Polacy doceniali inny rodzaj opozycji. Opozycję racjonalną, a nie totalną. Dlatego Lewica w sprawach Funduszu Odbudowy, ratyfikacji i przyprowadzenia na siłę, za rękę do Polski tego worka pieniędzy głosowała na tak. Panie przewodniczący, jak się panu podobało to zdjęcie Adriana Zandberga, który konsumował hot doga na stacji Orlenu? Orlen kojarzy się wielu Polakom z tankowaniem paliwa, no ale też w ostatnim czasie z czystkami w mediach przejętych właśnie przez koncern w wydawnictwie Polska Press. Podobało się panu to zdjęcie? Lewica była i jest za tym, żeby nie upolityczniać mediów, ani w koncernach państwowych nie skupować jakiegokolwiek rodzaju mediów po to, żeby tworzyć z tego tubę polityczną. To jest jasne i o tym wielokrotnie też mówiła. A to zdjęcie to była jakaś prowokacja? Ale jak pyta mnie pan, czy ja tankuję na Orlenie, to równie często zdarza mi się tankować na Orlenie i kupować tam hot doga, jak na BP, jak na innych stacjach benzynowych i lokalnych również. Jeżdżę po wszystkich stacjach benzynowych i nie robię z tego tajemnicy. Więc naprawdę nie szukałbym jakichś odniesień. Ale to nie była prowokacja gdzieś jeden, dwa dni po głosowaniu razem z PiS-em w Sejmie, kiedy zostaliście oskarżeni o współpracę z Prawem i Sprawiedliwością? Jechałem w czwartek z Bydgoszczy do Inowrocławia, tankowałem na Orlenie i cóż takiego się wydarzyło? No, tankowałem. Ale nie wrzucał pan zdjęcia, Adrian Zandberg wrzucił to zdjęcie i wywołał burzę. A wracając z Tucholi, tankowałem na BP. No i czy ja mam w związku z tym zrobić sobie rachunek sumienia, że zatankowałem? Ale ja pytam o zdjęcie Adriana Zandberga, nie o pana. Ja nie zwariuję, nie dam się zwariować. Czyli rozumiem, że pan nie widzi tutaj niczego zdrożnego, to nie była żadna prowokacja ze strony Adriana Zandberga. Żadna prowokacja, naprawdę. Poszukiwanie w takich sprawach prowokacji zawsze równa się postawienie pytania, czy Polacy naprawdę ich interesuje, kto gdzie zjadł parówkę na stacji benzynowej. Ja śmiem twierdzić, że jak ktoś kupuje parówkę, bez względu jaka to jest stacja benzynowa, zazwyczaj nie zastanawia się, czy z tego będzie burza medialna. Panie przewodniczący, to zupełnie na koniec, bo dzisiaj akurat jest premiera pana czwartej książki, bo oprócz tego, tak jak wspominałem, oprócz tego, że pan nasz gość jest politykiem, to jest również pisarzem. Książka nosi tytuł Odnowa. Proszę powiedzieć, czy ma to cokolwiek wspólnego z polityką? Z polityką nie ma, ale mam dla pana redaktora, bo pandemia nie udało się, jest dla pana redaktora, więc jak pan redaktor przyjmie, bo to jeszcze bardzo będzie miło, jak pan redaktor przyjmie, to książka jest kryminałem takim, który ma swoje miejsce w Bydgoszczy, opowiada o połączeniu Bydgoszcz, tajemnic. Czyli to jest pana okręg wyborczy, czyli jednak jest jakiś związek z polityką? No nie, związek jest taki, że obiecałem bydgoszczanom w 2019 roku, że napiszę książkę, która będzie miała miejsce w Bydgoszczy. No to taki związek jest, ale to jest piękne miasto, które opisuje w tej książce, pokazuje jego wielkie tajemnice, które warto odwiedzić i zobaczyć, a sama akcja kryminału łączy w sobie te tajemnice teraźniejszości, przeszłości i Leonardo da Vinci i Nikola Tesla się pokazują w książce, więc serdecznie państwu polecam, bo myślę, że i pan redaktor będzie miło zaskoczony i zadowolony, jak przeczyta. Krzysztof Gawkowski, pisarz, ale przede wszystkim przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, był gościem Onet Opinie. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Dzięki, dobrego dnia państwu życzę. I dziękuję państwu. Do zobaczenia. Cześć.